Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj przyszłam do Was opowiedzieć Wam na temat piękna w Ajurwedzie. Jak już wiecie, że Ajurweda jest holistycznym systemem, który patrzy zarówno na ciało, umysł i duszę. Również w Ajurwedzie jest ten aspekt pięknie brany w tych trzech jakby filarach. Czyli uczymy się, najpierw rozumiemy, jaką jesteśmy typem konstytucyjnym, jaką jesteśmy doszą, jaką mamy cerę, skórę i jak ją odpowiednio pielęgnować. Jak to mój nauczyciel mówi, jeśli nie masz piękna w sercu, to nie znajdziesz go na twarzy. I to jest właśnie ten moment, gdzie my musimy zrozumieć, że osoba, która jest osobą dobrą, ciepłą, miłą, pomocną, emanuje taką energią, którą ma wewnątrz siebie, która pokazuje jakby jej piękno. I to piękno wewnętrzne jest odzwierciedleniem tego, co jest na zewnątrz. Również ten stan umysłowy jest bardzo istotny, tak jak mamy w Ajurwedzie, jak już na pewno większość z Was wie, że są trzy stany umysłu: sattwa, rajas i tamas. I sattwa to jest ten stan takiego spokojnego umysłu, klarowności, jasności. To jest takie światło bijące od człowieka. Niekiedy widzimy osoby o, powiedzmy, przeciętnej urodzie, ale mają ten błysk wokół, światło w sobie. I to jest to wewnętrzne piękno emanujące właśnie z bycia człowiekiem pełnowartościowym, dobrym, pomocnym, życzliwym, żyjącym w otwartym sercem dla innych. Tak naprawdę sattwa to jest stan umysłu i ten stan umysłu jest również u nas zmienny. To nie jest tak, że przez całe życie, jak mamy sattwę, umiemy ją utrzymać. Również jest taki stan jak rajas, czyli to są osoby, czy może to jest stan umysłu, w którym osoba jest bardzo aktywna. Osoba, która cały czas działa. Jest to takie nawet nadpobudliwe działanie, co prowadzi później do wyczerpania fizycznego, do wyczerpania emocjonalnego. I to jest stan, który też w każdej chwili możemy zmienić, dążąc właśnie do sattwy. Kolejnym stanem jest stan rajasowy. I rajas to jest taki stan wycofania, uśpienia, stagnacji, że nic nam się nie chce. Wtedy jest nasze takie działanie w zastoju i taka szarość i smutek. To są takie trzy stany, którymi my tak naprawdę przenikają się w nas, w całym naszym życiu. Ale najważniejsze jest jakby zrozumieć to, że te trzy stany w nas są i my możemy zawsze dążyć do tego, żeby być w tej sattwie. W jaki sposób my dążymy? Przede wszystkim poprzez styl życia. Ajurweda nam pokazuje, że mamy możliwości zawładnięcia i zrozumienia siebie, połączenia z naturą, połączenia się ze wszechświatem, tylko po prostu musimy wdrożyć to w życie. Dążenie do sattwy to jest właśnie poprzez styl życia. Co w tym stylu życia? Na pewno bardzo ważnym aspektem jest odżywianie, dostosowane do swojej doszy. Ważny jest wysiłek fizyczny, ruch. Ajurweda proponuje nam tu jogę, codzienne spacery. Ważna jest odpowiednia ilość picia wody, odpowiednia ilość snu, ważny jest odpoczynek. Również takie techniki upiększające, jak stosowanie naturalnych kosmetyków. W Ajurwedzie jest tak, że wszystko, co możemy położyć na swoją skórę, możemy zjeść, więc tutaj nie ma żadnych chemicznych rzeczy, tylko używamy produktów, które znajdują się w kuchni. Również ważna jest medytacja, bo spokojny umysł to satwiczny umysł, to umysł, gdzie mamy więcej spokoju, zrozumienia, akceptacji na to, co nas otacza. I tak naprawdę te wszystkie stany, które mamy w naszym umyśle, to my możemy zadecydować, w jakim stanie chcemy się znajdować, do czego powinniśmy dążyć. I to my tak naprawdę decydujemy, że nasz umysł
może być spokojny, że my możemy stanąć w swojej prawdzie, że my możemy sobie żyć z wdzięcznością do wszystkiego, co do nas przychodzi, że to my możemy wyznaczyć granice, gdzie jest nasze nie i nauczyć się mówić nie. Jeśli czujemy, że jest naprawdę nie, to była moja jedna z większych lekcji. Myślę, że i do dzisiaj ona we mnie mocno rezonuje. I tak naprawdę te wszystkie drobne aspekty składają się na nas. I ten przepływ, jaki my w sobie mamy, ten spokój, to jest tak naprawdę widoczny, to co wewnątrz, to na zewnątrz. I to jest widoczne właśnie później w naszym pięknie. Więc nad umysłem jesteśmy w stanie zapanować i on jest odzwierciedleniem również tego piękna w sercu, które jest na twarzy. Kolejny taki poziom to jest ten poziom duchowy, czyli my jako dusza, jest to w nas taka energia boska i ona tak naprawdę rozświetla nasze ciało. Niekiedy mówi się, że to jest właśnie ten błysk w oku, że to jest połączenie z naszą intuicją. I to jest właśnie, też daje nam to rozświetlenie wewnętrzne, piękno. I zawsze z tych trzech aspektów widzimy to piękno. Również nie chcę powiedzieć, że tylko umysł i dusza odgrywa rolę. Właśnie ten poziom fizyczny również jest istotny. I Ajurweda tutaj nam pokazuje, jak stosować, jak dostosować się do tego piękna, jak zastosować je w życiu w naturalny sposób. Poprzez styl życia. Przede wszystkim, tak jak już Wam powiedziałam, nakładamy wszystkie rzeczy naturalne. Przede wszystkim musimy zrozumieć, jaką mamy konstytucję, jaką mamy przede wszystkim cerę. Bo mamy w Ajurwedzie watę, pitę i kafę. I cera osoby, która ma konstytucję wata, będzie ona sucha, szorstka, bardzo delikatna, z tendencjami do zmarszczek i przesuszenia. I taką cerę trochę inaczej pielęgnujemy niż osoba, która jest typem pita. Pita to jest osoba, gdzie jest, ma ładną cerę, czasami ma skłonności do wyprysków, ma taką skłonność do zaczerwienienia, w szczególności po słońcu bardzo szybko robi się czerwona. Czasami osoby mają piegi, plamki. To jest taki charakterystyczny dla osoby o charakterze pita. Z kolei kafa jest to cera, która jest bardzo tłusta, oleista, gęsta. Osoby takiej właśnie nie mają zmarszczek. Jest generalnie ta cera nawilżona, gruba i taka zdrowa. I każdą z tych cer, oczywiście musimy inaczej na każdą tą cerę spojrzeć. Czyli dla konstytucji wata musimy dać więcej nawilżenia, odżywienia, żeby zlikwidować tą suchość, zarówno na całą skórę, jak i na twarz. I w Ajurwedzie jest też takie są techniki kajakalpa, czyli właśnie postępowania, jak doprowadzić tą cerę zgodnie ze swoim typem konstytucyjnym do równowagi. I przygotowaliśmy dla Was, również mamy nagranie takiego kursu i przygotowaliśmy dla Was taki kurs na platformie, gdzie będzie przedstawiała doktor Bagna. Jest to niesamowita osoba, jest to lekarz z wieloletnim doświadczeniem, jest ginekologiem, więc zna potrzeby kobiety, zarówno hormonalne, skóry, cery i mamy z nią kilka bardzo fajnych warsztatów. Ale ten na temat skóry jest o tyle ciekawy, że ona dokładnie opisuje, dla jakiej doszy, jakie postępowania powinny być, żeby doprowadzić tą skórę do równowagi. Przede wszystkim mówi też, jak wychodzą problemy na twarzy, jak znaleźć przyczynę tych problemów, jak zacząć od wewnątrz likwidować tą przyczynę, bo tak naprawdę wszystko, co jest wewnątrz, jest na zewnątrz. Nasza skóra jest wizytówką naszego zdrowia. Nawet jeśli spojrzymy, zobaczcie na niemowlaka, na dziecko, które się urodziło, zawsze ma piękną, błyszczącą skórę. Dlaczego? Dlatego, że dziecko
dziecko takie jest czyste od wewnątrz, a przede wszystkim ono ma jasny umysł. Nie ma zmartwień, nie ma problemów, nie ma obciążeń. A my z latami, nosząc właśnie dużo obciążeń, które nam przychodzą, ciężkie doświadczenia z świata zewnętrznego, powoduje, że my tracimy ten blask. Ale co jest piękne, że w każdej chwili, znając narzędzia z Ajurwedy, możemy ten blask odzyskać, że możemy posprzątać w tym swoim umyśle, że możemy zacząć cieszyć się życiem, wejść w przepływ, doświadczyć swojej duchowości, aby mieć ten blask wokół, światło w sobie i radość życia. I właśnie to była droga, którą sama przeszłam. Droga, gdzie odrzuciłam chemię w domu i zaczęłam stosować wiele naturalnych kosmetyków. I myślę, że jest to dla mnie coś, co mi pokazało, że połączenie się z naturą i połączenie się z tym wszystkim daje naprawdę fajne efekty. Co ja na przykład robię dla siebie? Ja mam swoje tajniki, jakie ja stosuję w naturalnych kosmetykach. Na przykład cudowną maską, którą stosuję, która jest bardzo odżywcza, dla skóry takiej jak ja, dla osoby o konstytucji wata, jest miód, gałka muszkatułowa. Daję 2 łyżeczki miodu naturalnego, do tego daję tak z 0,5 łyżeczki gałki muszkatułowej i na oczyszczoną skórę nakładam sobie 20 minut taką maskę. Czasami robię sobie właśnie na przykład żółtko, olej rycynowy albo jakiś inny olej, może być migdałowy albo z pestek, no jakiś dobry wartościowy olej i do tego dodaję jeszcze parę kropień witaminy E. I to też sobie zostawiam na 20 minut. Można dać to na całe ciało, bo z tego jednego jajka wychodzi dosyć dużo tej maski. Można dać sobie nawet i to na włosy. Można to dać również na twarz. Uwielbiam też maskę banan, jogurt i płatki owsiane. Ona też jest super odżywcza. Powiem Wam, że od wielu lat stosuję na przykład do mycia twarzy. Stosuję takie płatki owsiane, które mielę sobie w błynku i dodaję sobie raz sobie na przykład, jak mam świeży rumianek, bo nazbieram na łące, to sobie taki suszony świeży rumianek dodam, albo jak nie mam rumianku, to sobie dodam róże i to wszystko miksuję sobie i mam taki proszek i wieczorem po prostu swoje miszka sobie wyjmuję ten proszek, dodaję trochę wody i tym myję całkowicie twarz. Powiem Wam, że jak zaczniecie to robić, to nie będziecie chcieli nic innego użyć, bo naprawdę nie niszczy sebum, nie niszczy tej warstwy ochronnej skóry, jest naturalne i naprawdę fajnie wszystko zmywa. Na przykład, co można zrobić dla takich włosów szalonych jak moje, kręconych? Jakiej maski użyć? Ja sobie robię tak, że biorę łyżkę siemienia lnianego, 100 ml wody, zagotowuję to, aż powstaje mi taki fajny klej. Odcedzam później te przesitko nasiona siemienia i tym klejem sobie właśnie nakładam sobie tak pasmami na włosy i to mi wysycha, czasami to zostawiam nawet na noc i sobie rano zmywam włosy. Więc ta łuska włosa jest taka napita, jest taka elastyczna, że na suche włosy te siemię lniane jest cudowne, jest naprawdę cudowne. Na przykład, co można, jeśli bym chciała na odżywienie dłoni, rąk, no to robię sobie olej rycynowy z żółtkiem. Też można dodać parę kropel witaminy E. Co jeszcze tam? No po prostu jest tych metod naturalnych do odmłodzenia, do odżywienia jest bardzo dużo. Tak naprawdę wszystko, co nakładamy na twarz, na ciało, znajduje w swojej kuchni. Nie wiem, jak chcę zrobić sobie peeling, to biorę sobie cukier, płatki róży, trochę oliwy. Albo jeśli na przykład chciałabym ten peeling zrobić, kiedy jest zimno, to biorę sobie kawę, sól, olejki moje z goździka, z pomarańczy, daję trochę cynamonu, imbiru i taki peeling sobie tworzę. Starcza mi taki peeling też na długo.
mam sobie zawsze w słoiczkach, w łazience swoje roboty, takie kosmetyki. I chcę Was właśnie zachęcić, zainspirować, żebyście zwrócili się ku naturze, żebyście używali, olejowali się, żebyście używali naturalne oleje. Skóra jest dużą powierzchnią wchłanialną. Będziecie odżywiać dzięki olejowaniu swojego ciała, będziecie odżywiać swój układ nerwowy, swoją wątrobę, swój umysł. To jest w dzisiejszych czasach zabieganych nam bardzo potrzeba. Niekiedy tak niewiele robi dla nas wiele, więc skłońcie się do tego, zainspirujcie się tym, że wasza kuchnia niech się stanie waszą zarówno apteką, jak i salonem kosmetycznym. Naprawdę dużo można zrobić fajnych masek z aloesu, na przykład dla osoby, która jest typu pita, ona gdzie ma zaczerwienienia. Dla niej na przykład super maska by była aloes, melon albo arbuz i sok cytryny. Miesza się to, nakłada. Wszystkie owocowe maski, gdzie są kwasy owocowe, to są naturalne wszystko rzeczy. To jest naprawdę cudowne działanie, więc wy sobie wypróbujcie, sprawdźcie, jak to na was działa. Na pewno znajdźcie najpierw, jakim jesteście typem konstytucyjnym, dostosujcie do siebie odpowiednie rzeczy i sprawdźcie, jakie to dla was ma znaczenie. Więc polecam wam kurs prowadzony przez dr Bagnę. Jest naprawdę super lekarzem. Ten kurs generalnie skierowany dla wszystkich, którzy chcą w naturalny sposób zadbać o siebie, poznać, jakim się jest typem konstytucyjnym, zrozumieć, jak w naturalny sposób odżywia się ciało, jak czyścić się od wewnątrz, żeby było widać efekt na zewnątrz. Jest omawiana właśnie ta cała kalakalpa, technika odmładzania, oczyszczania i w domowych, naturalnych metodach. Kurs Piękno w Ajurwedzie. Jest on dostępny na platformie akademiaatma.com i od dzisiaj, od tego momentu do niedzieli mamy dla was specjalną promocyjną cenę, więc zachęcamy, skorzystajcie i tak naprawdę wiedzieć, a nie robić, to nie wiedzieć. Zachęcam was, żebyście po prostu drobne rzeczy zaczęli już robić. Zróbcie sobie fajny kosmetyk do mycia twarzy, nałóżcie sobie fajną maskę i zobaczcie, jaki efekt wam to przyniosło. Do usłyszenia!